Halo, halo, dzień dobry. Większość Polaków nieposiadających większej informacji na temat polskiej historii czy polskiej kawalerii w zasadzie rozróżnia dwie formacje kawaleryjskie, charakterystyczne właśnie dla Polski, charakterystyczne dla dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej. Generalnie chodzi o formację husarii i formację ułańskie. Z husarzami może nie ma większych problemów, bo w potocznej świadomości, to są ci goście ze skrzydłami, chociaż wiemy, że jeśli chodzi o te skrzydła, to sprawa nie wyglądała tak prosto. Generalnie husaria nie zawsze używała skrzydeł i nie zawsze też występowała o dziwo w zbroję. Z ułanami jest już trochę sprawa dużo bardziej skomplikowana. Dzisiaj chciałem powiedzieć przede wszystkim o pierwszych formacjach ułańskich, jakie występowały w dawnej Rzeczypospolitej i o pewnych niuansach między tymi formacjami, ponieważ ułanowi generalnie nierówny. Jeśli można by powiedzieć, że formacje ułańskie, o rozwoju tych formacji ułańskich w Polsce, to pierwsze formacje ułańskie powstały gdzieś około 1700 roku, wywodziły się z dawnych chorągwi tatarskich i były formacjami typowymi dla lekkiej ówczesnej kawalerii, bym powiedział najlżejszej ówczesnej kawalerii. Służyły przede wszystkim do zwiadu, do rozpoznania, do ubezpieczania skrzydeł, do pilnowania w nocy, na przykład, żeby nasza piechota, która była często w XVIII wieku zaciągnięta siłą, często nawet i podstępem, żeby nam w nocy nie zrejterowała, żeby nam w nocy nie uciekła, po prostu pilnowała dyscypliny, pilnowała, żeby dezercja po prostu nie przybrała jakichś nie wiadomo jakich rozmiarów. I były to przede wszystkim formacje nie pola bitwy, bo raczej w bitwach uczestniczyły rzadko. Owszem, w czasie wojny siedmioletniej, czy w czasie wojen śląskich zdarzały się przypadki, że pierwsze formacje ułańskie czasami brały udział w bitwach, ale zdarzało się to niezmiernie rzadko. Czyli tak jak mówię, była to najlżejsza kawaleria i była to raczej kawaleria typowo zwiadu, typowo po prostu pełniąca funkcję straży, funkcję rozpoznania, czy funkcję czat w nocy na przykład, prawda? Natomiast późniejsze formacje kawaleryjskie zwane ułanami, na przykład ułani Księstwa Warszawskiego albo ułani Królestwa Polskiego, to formacja kawalerii zupełnie inna. Przede wszystkim jest to po prostu formacja zdolna w zasadzie na polu bitwy do wszystkiego. Oni owszem też odnajdują się w służbie lekkiej, też potrafią robić zwiad, też potrafią zrobić rozpoznanie, ale jeśli przyjdzie im zaszarżować na przykład na baterię wrogiej artylerii, nie ma problemu, mogą to zrobić. Jeśli przyjdzie im zaatakować wrogą piechotę, często nawet uformowaną w czworobok, to w czasach epoki napoleońskiej zdarzało się, że polscy ułani za pomocą swoich lanc potrafili nawet rozbić takie czworoboki. Także jest to formacja niemalże uniwersalna. W czasach napoleońskich czy w czasach powstania listopadowego polscy ułani z powodzeniem biją się z najcięższymi pułkami rosyjskiej kawalerii, z rosyjskimi kirasierami czy z rosyjskimi kawalergardami. Także są to formacje niemalże uniwersalne, uniwersalne na polu bitwy, zupełnie nie przypominają swoich poprzedników z początku XVIII wieku. Także to jest podstawowa różnica. No później mamy formacje ułańskie z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj też się taktyka zmienia, tutaj mamy mocną współpracę z karabinami maszynowymi. Po prostu ta formacja ułańska cały czas ewoluuje. Czy na przykład ułani z czasów II wojny światowej też zupełnie inaczej walczą. Także ułan ułanowi nierówny. Pierwsze formacje ułańskie powstają na początku XVIII wieku, tak jak Państwu wspomniałem, są wynajęte przez królów saskich, przez Augusta III Sasa, króla Rzeczypospolitej i jak najbardziej też władcę Saksonii. Pierwsze wzmianki o tym, że formacje tak się nazywają i pierwsze wzmianki w dokumentach występują dopiero około 1735 roku, kiedy wreszcie mamy informację, że po prostu jakaś chorągiew nazywa się chorągwią ułańską. Skąd się wzięła ta nazwa? No, nazwa się wzięła najprawdopodobniej od nazwisk towarzyszy służących w tamtym czasie w formacjach ułańskich. Przeważnie te formacje składały się z Tatarów, polskich Tatarów,
i bardzo popularnym nazwiskiem wśród polskich Tatarów ówczesnego czasu było nazwisko właśnie Ułan, Ołan i właśnie od nazwisk właśnie tych Tatarów wzięła się w ogóle cała nazwa tej formacji. Nie, jakby te chorągwie tatarskie nie składały się tylko i wyłącznie też z Tatarów. Mamy informację, że występowali też tam biedna polska szlachta, szlachta litewska, trochę Mołdawian, trochę Wołochów, czasami nawet Kurlandczycy. Także była to swego rodzaju po prostu też jakaś tam formacja trochę mieszana. Ale jednak przeważającym elementem byli po prostu Tatarzy z ówczesnej Rzeczypospolitej. No co wyróżniało tych Tatarów? No przede wszystkim duży poziom dyscypliny. Były to pułki, były to chorągwie bardzo zdyscyplinowane, bardzo karne. Na przykład wyróżniało ich też to, że nie pili alkoholu, co też miało duże znaczenie, na przykład dla królów Saksonii, bo można było im powierzyć jak najbardziej odpowiedzialne zadania i można było po prostu być pewnym, że nie zawiodą. W czasie pokoju na przykład zajmowali się służbą, strzegli granic, generalnie pełnili też funkcje kurierskie między Dreznem, ówczesną stolicą z Saksonii, a Warszawą, także jak najbardziej też przewozili listy króla Augusta III z Drezna do Warszawy, po prostu mówiące o tam różnego rodzaju po prostu rozporządzeniach, jakie król chce wydać w Polsce. Także jest to po prostu pewna różnica. Taki prawdziwy renesans, jeśli chodzi o formacje ułańskie, chorągwie ułańskie właśnie gdzieś tak w połowie XVIII wieku, to w zasadzie rok 1745, kiedy w zasadzie król August III wynajmuje z Rzeczypospolitej około 45 chorągwi ułańskich, ponad 4 tysiące wojska. To po raz pierwszy taka właśnie masowa akcja ułanów w czasie wojen śląskich. Także jak najbardziej dziś chciałem właśnie o tym powiedzieć. Ułan ułanowi nierówny. Pierwsze formacje ułańskie to formacje zupełnie inne od tych utrwalonych w naszej ogólnej świadomości narodowej. To przede wszystkim, tak jak wspomniałem, formacja zwiadu, formacja najlżejsza, formacja raczej nie do bitwy, formacja czad, formacja bardzo karna, ale zupełnie nie przypominająca swoich XIX-wiecznych następców. Więcej o ułanach wrzucę w dział społeczności. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia działu społeczności. Tam zwykle wrzucam jakieś grafiki. Zwykle staram się też w jakiś ciekawy sposób je opisać. Dzięki wszystkim za suby, dzięki za oglądanie moich filmików. Kłaniam się i pozdrawiam.